Witam serdecznie wszystkich. Chciałbym w pierwszej kolejności podziękować wszystkim za udział w wyborach samorządowych, w święcie lokalnej demokracji. Chciałbym pogratulować wyniku panu burmistrzowi Marcinowi Saltarskiemu. Chciałbym w szczególności podziękować wszystkim tym, którzy oddali głos na mnie. Proszę państwa, demokracja to najgorsza możliwość rządzenia, ale nikt nie wymyślił lepszej. Podobnie jest z matematyką. Jak popatrzymy na wyniki wyborów, zobaczymy, że pan burmistrz uzyskał prawie 48% poparcia mieszkańców. Ale z drugiej strony popatrzmy na to. Ponad 50% społeczeństwa dała istniejącej władzy żółtą kartkę. Powiedziała nie. Powiedziała, że chce zmian. Proszę Państwa, popatrzmy jeszcze na wyniki wyborów sprzed pięciu lat, pierwszej turzy. Okazało się, że wtedy do wyborów poszło prawie 1500 ludzi więcej niż w obecnych wyborach. Właśnie tutaj ja będę szukał swojego elektoratu, będę szukał poparcia. Będę szukał poparcia wśród tych ludzi, którzy nie poszli, zwłaszcza osób młodych, jak i wśród elektoratu Marcina Saltarskiego. Nie udało się w pierwszej turze, ale popatrzmy, jest szansa, żeby zmienić tą władzę. Po co jestem tutaj? Po co walczę o, tą, o zmianę tej władzy? Po to, aby Pińczów stawał się inny, żeby Pińczów stawał się lepszy. Proszę Państwa, z tego miejsca chciałbym powiedzieć jedno. Nie przekonałem ludzi. Nie przekonałem ludzi do swojego programu, prawdopodobnie z tego względu, że nie dotarłem do wszystkich. Będę się starał w tych jeszcze kilku dniach dotrzeć do jak najszerszej grupy ludności. Przed pierwszą turą próbowano zorganizować debatę. Były dwie daty debaty organizowane przez Echo. Niestety zostały one odwołane nie z mojej przyczyny. W związku z tym nie mieliśmy debaty, nie było możliwości porozmawiania, porozmawiania pomiędzy kandydatami, porozmawiania merytorycznego, pokazania swoich programów, swoich racji. W związku z tym zapraszam pana burmistrza na debatę, która odbędzie się 15 kwietnia w niedzielę, przepraszam bardzo 14 kwietnia w niedzielę. W sali kinowej PSTK w Pinczowie. Będzie czekało tam na Pana miejsce, będzie czekało tam fotel, będzie czekało tam krzesło, po to, aby przekazać ludności swoje programy, swoje wizje, aby przekonać mieszkańców. Proszę Państwa, bardzo zapraszam na tę debatę Pana burmistrza również z tego względu że będzie to prognostyk na następne 5 lat rządzenia. Czy będziemy mieli radę Niemom, gdzie tylko i wyłącznie będzie ona trwała półtorej godziny czasu, a może i mniej, tylko i wyłącznie będą radni potrzebni po to, żeby podnieść rękę i zagłosować, myślę, że dla mieszkańców, dla Pinczowa będzie to ważny termin, ważna data. Ważne miejsce do dyskusji, do rozmów. Czasami wystarczy tylko rozmawiać. Czasami tylko wystarczy podać rękę. Powiedzieć proszę, dziękuję. Myślę, myślę że PINczów zasługuje na to, że PINczów zasługuje na tę debatę. Myślę, że w debacie poruszymy wiele ważnych rzeczy. Będą tam sprawy bardziej ważne i mniej ważne. Powiedzmy o tych sprawach najważniejszych. Pierwsza i zasadnicza rzecz. Odwróćmy demografię w Pińczowie. Nie słuchajmy tego, że cała Polska się wyludnia, to Pińczów też ma się wyludniać. Porozmawiajmy o tym, jak zrobić żeby do Pinczowa zaczęli przyjeżdżać mieszkańcy, żeby się zaczęli tu osiedlać, żeby młodzież nie wyjeżdżała. Myślę, że to jeden z ważniejszych punktów. Mówiłem o tym 5 lat temu. Niestety moje prognozy się spełniły, że Pińczów będzie miał coraz mniej ludności. W tej chwili, jak Państwo widzą, mamy tylko 15 radnych, czyli nasza gmina jest tak samo jak gmina Kije Działoszyce czy Złota. Drugim ważnym tematem to inwestycje, inwestycje strukturalne, inwestycje w drogi, inwestycje w kanalizację. To jest podstawa zmiany planów zagospodarowania przestrzennego. To jest podstawa istnienia gminy. To jest podstawa istnienia każdej gminy i każdego miasta. Porozmawiajmy o tym. Dlaczego w naszej gminie nie ma miejsca pod budownictwo wielorodzinne? Rozmawiajmy o tym, dlaczego w naszej gminie nie ma miejsca pod zakłady przemysłowe. Bardzo, bardzo ważny temat. Porozmawiajmy o jednej z najważniejszych inwestycji, jaka jest planowana na terenie miasta Pińczowa, czyli uzdrowiska. Nie słuchajcie tego, że ja jestem przeciwko uzdrowisku. Jak pamiętacie, ponad pięć lat temu to było w moim programie. Jeszcze wtedy nikt o tym nie myślał. Tylko trzeba wiedzieć, jak to zrobić. Tylko wiedzieć, gdzie to trzeba zrobić. Tylko trzeba wiedzieć, jak pozyskać na to środki finansowe. Porozmawiajmy o tym. Proszę Państwa, OSI, obszar strategicznej interwencji uzdrowiska. Jest to miejsce, gdzie można pozyskać środki unijne. OSI uzdrowisko. Czyli wydawałoby się, że pieniądze na uzdrowisko. Na ostatniej sesji, co żeśmy się dowiedzieli jako radni, że są złożone trzy wnioski odnośnie OSEJ do pieniędzy tak zwanych dedykowanych, dedykowanych tylko i wyłącznie w tym kierunku dla czterech gmin. Natomiast my składamy wnioski o co? O Leśny Park Zdrojowy. Dużo by o nim mówić. Składamy pieniądze o bulwary nadniedziańskie. Składamy wnioski, czy przygotowujemy wnioski o ścieżki rowerowe. Owszem, wszystkie te trzy inwestycje są ważne. Być może oprócz tego lasu, tego parku leśnego, bo nie tam, nie tam to miejsce. Te inwestycje są ważne, ale nie z tego programu. Ten program był dedykowany, dedykowany tylko i wyłącznie dla uzdrowisk. Dla porozumienia czterech gmin, które miały budować, rozwijać uzdrowisko w oparciu o wody siarczkowe. Gdzie mamy te programy, o te pieniądze dedykowane? Można było pozyskać i będzie można pozyskać naprawdę duże pieniądze. Porozmawiajmy o, to, o tym. Priorytet to jest odwiert, to jest odwiert wód. Aby zobaczyć, czy rzeczywiście na terenie miasta Pińczowa, blisko tutaj, mamy wody siarczkowe, czy mamy wody geotermalne, to jest priorytet. Od tego zaczynajmy, nie od drugiej strony. Także uzdrowisko bardzo, bardzo ważny temat. Myślę, że można o nim mówić długo. Zapraszam do debaty z panem burmistrzem, dlaczego ulokował uzdrowisko właśnie tam przy obwodnicy i upiera się w tym, aby tam to uzdrowisko lokować nigdzie indziej. Porozmawiamy o innych inwestycjach. Na przykład mamy tutaj poruszone te bulwary nadnieciańskie. Ja widziałem ten projekt. Wniosek wielomilionowy damy. Zobaczmy, włożymy tam bardzo dużo pieniędzy. Ile w ciągu roku będziemy mogli wykorzystać tych pieniędzy, tych bulwarów? Trzy miesiące? Oczywiście ważna inwestycja, ale czy najważniejsza? A przy tym, jeżeli robimy już te bulwary, zróbmy stację kolejki wąskotorowej właśnie tam przy tych bulwarach, żeby ona mogła jechać w kierunku Młodzaw. Przywróćmy tamte tory dla kolejarzy, dla fanatyków. Oczywiście nie kolej taka pełnoskalowa, ale mamy różnego rodzaju elektryczne pojazdy szynowe. Zróbmy to przy okazji. To jest jeden z małych elementów, co można wziąć zrobić. Jeden z elementów debaty. O tym powinniśmy mówić, rozmawiać, o tym informować ludność. Następnym bardzo ważnym tematem na debatę to jest rewitalizacja miasta Pińczowa. Proszę Państwa, gmina zapłaciła za tak zwane studium rewitalizacji, gdzie jest pokazywane, pokazane są tereny rewitalizacyjne. Tereny zdegradowane, jak to określa ustawa. Co się okazuje? Że połowa miasta Pinczowa i połowa gminy to są tereny zdegradowane. Tak, zgodnie z definicją ustawy. I popatrzmy program rewitalizacyjny, jaki jest przygotowany przez gminę. Też się temu sprzeciwiałem, wielu rzeczom się sprzeciwiałem, między innymi te, temu, jak został ten teren ustanowiony. Teren rewitalizacji to prawie całe miasto i cała masa terenów do samego Pasturka. Proszę Państwa, mamy tereny orne i to jest teren do rewitalizacji. Ziemie, teren do rewitalizacji. Co się z tym wiąże, z tą rewitalizacją? Wiąże się prawo pierwokupu, który ma pan burmistrz. No i spytajmy pana burmistrza na sesji przed głosowaniem o ustanowieniu tej strefy rewitalizacyjnej była mowa, że on nie będzie korzystał z prawa pierwokupu, że to my jako Rada będziemy podejmować decyzję. A co się okazało zaraz później? Że oczywiście skorzystał z prawa pierwokupu. Był przedsiębiorca, który chciał wykupić koło hektara chyba terenu i pan burmistrz skorzystał z prawa pierwokupu, podkupił mu ten teren. Bez informowania rady, bez wyceny indywidualnie sam podjął taką decyzję. Tak się niestety dzieje na terenie miasta i gminy Pińczów. Tak się będzie działo w następnej Radzie. Proszę Państwa, to są te ważne decyzje, to są te ważne tematy, które chciałbym poruszyć w debacie. Panie burmistrzu, porozmawiajmy o oświacie. Co zrobić, aby było więcej młodych nauczycieli? Co zrobić, żeby wykształcenie i kształcenie młodzieży u nas było trochę lepsze? Nie jest złe, ale zawsze dużo można zrobić, żeby było lepiej. Jestem za rozwiązaniami, które się kiedyś sprawdzały. Jestem za tym, żeby przywrócić ZEAS, Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół. Jestem za tym... Aby wszyscy nauczyciele na terenie gminy byli na tych samych prawach, czyli karta nauczyciela, żeby była nie tylko na terenie gminy, ale również w szkołach na wsiach. Jestem za tym, żeby szkoły powróciły do Pinczowa jako filie. Porozmawiajmy o tym. Bardzo ważny temat oświata. Porozmawiamy również o zadłużeniu gminy. O tak zwanym rolowaniu kredytów. Wielokrotnie o tym mówiłem. Proszę Państwa, nawet jak Pan Burmistrz Badurach będzie rządził jeszcze 5 lat, to i tak, i tak jeszcze nie spłaci tego zadłużenia, jakie zaciągnął. Co to jest rolowanie kredytów? To jest pojęcie żargonowe bankowe. Mówi prosto o czym: zaciągnięcie kredytów po to, żeby spłacić stare kredyty. Popatrzmy na gminy ościenne, gminę Busko wskazywałem na sesjach, że tam zadłużenie też było wielo-milionowe, wielomilionowe, paręnaście czy parędziesiąt milionów, zeszli do jednego miliona. U nas jest to bardzo ciężko, odsetki milion dwieście, odsetki od kredytów. Porozmawiajmy o zadłużeniu. Porozmawiajmy również o rolowaniu inwestycji. Co to znaczy rolowanie inwestycji? To znaczy się przekładanie inwestycji z roku na rok. Wielokrotnie mówiłem na sesjach, te tak zwane wolne środki, to wszystko to jest to niewykorzystane, to co mogliśmy zrobić przez te pięć lat. I co żeśmy robili przez te pięć lat? Prawie nic. Wszystkie te inwestycje zostały wrzucone na ten ostatni przedwyborczy rok, żeby pokazać, że cokolwiek się bierze i robi na terenie gminy Pińczów. Porozmawiajmy o tym. A jednocześnie, proszę Państwa, po proszę popatrzeć, proszę popatrzeć na te inwestycje, które są zrobione, proszę popatrzeć na te tablice, które są przy tych inwestycjach. Pra prawie wszystkie białe tablice. Białe tablice, przeczytajcie, co tam jest napisane. Środki rządowe. Popatrzcie, skąd mieliśmy i skąd mamy pieniądze. Skąd były pieniądze przez te pięć lat na te realizowane przez nas inwestycje, środki rządowe? I porozmawiajmy tutaj o tym, jak gmina Pięczu będzie pozyskiwała środki w latach następnych. Do tej pory jakoś z Unii się nie udawała, ze środków pozaunijnych też się nie udawało. Nawet wniosków żeśmy nie składali. Środki norweskie, tutaj kasus. Okazało się, że gmina nawet wniosku nie umie przygotować. Nie może przygotować. Proszę Państwa, przed nami bardzo duże pieniądze, możliwość pozyskania bardzo dużych pieniędzy z KPO, środków unijnych. Bardzo ograniczony czas, bardzo wąska furtka czasu będzie do tego, żeby złożyć dobre, właściwe. Wnioski po to, żeby uzyskać pieniądze. Popatrzmy, jak jesteśmy przygotowani na złożenie tych wniosków. Przez te pięć lat poszukajcie u nas na sesjach, gdziekolwiek, że radni by głosowali nad wytycznymi, nad kierunkami rozwoju, nad tym, że przygotowujemy dokumentację, przygotowujemy dokumentację do tego, żeby można było złożyć później gotowe wnioski. Nie ma tej dokumentacji, jak te wnioski przygotujemy, gdzie je wezmiemy i złożymy. Porozmawiajmy o tym, żeby się nie okazało, że za pięć lat znowu będziemy odstawać o dekadę w stosunku do gminy Busko czy gminy Jędrzejów, bo oni przygotowują, przygotowują się już w tej chwili, do, przygotowują dokumentację, przygotowują się do składania tych wniosków. A u nas co się stało? Z KPO, jedna z większych inwestycji, które chciał robić powiat. To też pan burmistrz skorzystał z prawa pierwokupu i podkupił mu teren. Stoi ten teren już dwa lata, nic się tam nie robi. Tam miało być centrum rehabilitacji ze środków unijnych za kilkadziesiąt milionów złotych. Popatrzmy na tę na możliwość pozyskiwania tych środków. Znowu będą środki. Popatrzcie skąd. Prawo i Sprawiedliwość wygrało w sejmikach samorządowych. Żeby się nie okazało później, że tak my chcieliśmy, ale nam nie dają. Proszę Państwa, porozmawiajmy również w tej debacie z panem burmistrzem o turystyce i miejsce Pińczowa w tej turystyce. Od lat jest mowa o turystyce, o tym, że Pińczów jest miastem turystycznym. Owszem, jest Pińczów pięknie położony i to nie od lat. To nieprzypadkowo tutaj biskup Oleśnicki wybrał to miejsce na to, żeby tutaj postawić swój zamek. XV wiek. To nieprzypadkiem później zostało utworzone drugie miasto, na Mirowie. To nieprzypadkiem tutaj, na terenie naszym, mieszkali nie tylko Polacy, nie tylko Żydzi. Ale Ukraińcy, Włosi, Niemcy, Holendrzy, Turcy, pół Europy. Czemu o tym nie mówimy? Gdzie mamy tego ślady? Mamy tylko Dom Ariański. Od jakiegoś dużego wydarzenia do dużego wydarzenia tylko o tym mówimy. Czemu nie ma tam wystawy stałej? Ateny nasze, tutaj jest mowa, Sarmacja. Proszę Państwa, nie chciałbym, żeby była mowa tylko i wyłącznie o tym od debaty do debaty, od wyborów do wyborów. To powinno być naturalne, to powinno być tutaj. To są te mniejsze rzeczy, ale też warto o tym opowiadać i mówić. Między innymi właśnie o muzeum. Najważniejsze rzeczy dla miasta Pińczowa, właśnie okres reformacji. Nie ma swojego stałego miejsca, stałej wystawy. Jest mowa o Republice Pińczowskiej nie ma stałej swojej wystawy. Jest mowa o powstaniu styczniowym, nie ma stałej swojej wystawy. To są drobne rzeczy, ale o tym też trzeba rozmawiać. Porozmawiajmy o tym w debacie. Ale porozmawiajmy również o takich małych rzeczach. Ludzie się do mnie pytają o tak zwanych żebym zadał pytanie, proste pytanie. O tak zwanych weselach, które się odbywały w marcu na terenie gminy Pińczów. Na wsiach. Skąd pieniądze na to było? Czy to prawda, że jeden taki catering to paręnaście tysięcy złotych? Jeden. Ile się tych wesel odbyło? Tak zwanych wesel. Porozmawiajmy również o tym. Proszę Państwa, Mam dobrego znajomego, który pięć lat temu i teraz mówił mi jedno. Jeżeli chcesz wygrać wybory na, na wsiach, to musisz mieć człowieka, który za tobą będzie szedł ze skrzynką wódki. Proszę Państwa, wtedy się z nim nie zgadzałem i teraz też się nie zgadzam, ponieważ też wygrałem na wsiach i nie potrzeba tego było. Natomiast to się słyszy, myślę, że będzie te, tego coraz mniej, że to zostanie to w ogóle wyeliminowane. Jeszcze jedna, taki apel. Apel mam do tych, którzy wycinali i niszczyli moje billboardy. Jeżeli chcecie je na pamiątkę, to poczekajcie jeszcze chwilę. Możecie sobie je wziąć. Panie burmistrzu, jeszcze raz gorący apel do Pana. Aby Pan przyszedł, aby Pan przyszedł 14 kwietnia w niedzielę na godzinę 17. Porozmawiajmy o pinczowie. Pinczów na to zasługuje.